Ewangelia według Jana, rozdział ósmy Jezus poszedł na górę oliwną. Rano natomiast ponownie przyszedł do świątyni, a wszyscy ludzie przychodzili do Niego i usiadłszy, nauczał ich. Przyprowadzili do niego skrybowie z faryzeuszami kobietę złapaną na cudzołóstwie i postawili ją po środku. Powiedzieli mu, nauczycielu, ta kobieta była pojmana, gdy cudzołożyła, a w prawie Mojżesz przykazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to, by wystawić go na próbę, aby mogli go oskarżyć. Jezus schylił się w dół. I nie zwracając uwagi, pisał palcem po ziemi. A gdy nie przestawali go pytać, podniósł się, powiedział do nich: Bezgrzeszny z was, niech pierwszy kamień w nią rzuci. I ponownie, schyliwszy się w dół, pisał na ziemi. Usłyszawszy i będąc w sumieniu przekonani, Wychodzili jeden po drugim, zaczynając od starszych, aż do ostatnich. Został sam Jezus i kobieta na środku stojąca. A Jezus podniósł się i, nikogo nie widząc, tylko kobietę, powiedział jej: Kobieto, gdzie są ci twoi oskarżyciele? Nikt cię nie potępił. Powiedziała Nikt, Panie. A Jezus powiedział jej, ani ja cię nie potępiam. Idź i więcej nie grzesz. Ponownie Jezus powiedział im Ja jestem światłem świata. Towarzyszący mi nie będzie chodził w mroku, ale będzie miał światło życia. Wtedy faryzeusze powiedzieli mu, ty o sobie świadczysz. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe. Jezus odpowiedział im: Chociaż ja świadczę o sobie, moje świadectwo jest prawdziwe. Wiem skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy nie wiecie skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy sądzicie według ciała. Ja nikogo nie sądzę. Nawet jeśli ja sądzę, sąd mój jest prawdziwy. Nie jestem sam, ale ja i Ojciec, który mnie posłał. W Waszym prawie napisano, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Ja jestem świadczącym o sobie i Ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie. Wtedy powiedzieli mu: Gdzie jest twój ojciec? Jezus odpowiedział: Ani mnie nie znacie, ani mojego ojca. Gdybyście mnie znali, znalibyście mojego ojca. Te słowa mówił Jezus w skarbcu, ucząc w świątyni. I nikt go nie pojmał, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. Jezus powiedział im więc ponownie: Ja odchodzę i będziecie mnie szukać. I umrzecie w waszym grzechu. Dokąd ja odchodzę, wy przyjść nie możecie. Mówili więc Żydzi: Czy się zabije, że mówi, dokąd ja odchodzę, wy przyjść nie możecie? Powiedział im: Wy jesteście z niskości. Ja jestem z wysokości, wy jesteście z tego świata. Ja nie jestem z tego świata. Dlatego powiedziałem Wam, że umrzecie w Waszych grzechach. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że Ja jestem, umrzecie w Waszych grzechach. Dlatego powiedzieli Mu: Kim Ty jesteś? Powiedział im Jezus. Początkiem, to wam mówię. Wiele mam o Was do powiedzenia i sądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdziwy. A ja, co usłyszałem od niego, to mówię do świata. Nie zrozumieli, że im mówił o ojcu. Jezus więc powiedział im, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i nic sam z siebie nie czynię, ale jak nauczył mnie Ojciec mój, tak mówię: Ten, który mnie posłał, jest ze mną. Ojciec nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Gdy on tak mówił, wielu mu uwierzyło. Mówił więc Jezus do tych Żydów, którzy mu uwierzyli: Jeśli wytrwacie w moim słowie, prawdziwie moimi uczniami jesteście. Poznacie prawdę i prawda was uwolni. Odpowiedzieli mu: My jesteśmy nasieniem Abrahama. Nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Jak ty możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus odpowiedział im: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, każdy grzeszący jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik nie zostaje w domu na zawsze, syn zostaje na zawsze. Jeśli syn was wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie. Wiem, że jesteście nasieniem Abrahama, lecz próbujecie mnie zamordować. Gdyż nie ma w was miejsca na moje słowo. Ja co widziałem u mojego ojca, to mówię. I wy czynicie to, co widzieliście u waszego ojca. Odpowiedzieli mu: Naszym ojcem jest Abraham. Jezus mówi im: Gdybyście byli dziećmi Abrahama, czynilibyście dzieła Abrahama. Teraz szukacie sposobu, aby mnie zamordować, człowieka, który Wam mówi prawdę, którą usłyszałem od Boga. Tak Abraham nie czynił. Wy czynicie dzieła swojego ojca, powiedzieli mu wtedy. My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. Mamy jednego ojca Boga. Jezus wtedy powiedział im, gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, bo ja wyszedłem od Boga i przychodzę. Nie przyszedłem od siebie, ale On mnie wysłał. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie możecie słuchać mojego słowa. Ojcem waszym jest diabeł. I porządliwości Ojca Waszego chcecie czynić. On był mordercą od początku i nie pozostał w prawdzie, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, od siebie mówi, gdyż jest kłamcą i Ojcem Kłamstwa. Dlatego, że mówię prawdę, nie wierzycie mi. Kto z Was obwini mnie za grzech? Jeśli natomiast mówię prawdę, dlaczego mi nie wierzycie? Będący z Boga słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo nie jesteście z Boga. Wtedy Żydzi odpowiedzieli mu, czy nie właściwie mówimy, że ty jesteś Samarytaninem i masz demona, Jezus odpowiedział: Ja nie mam demona, ale czczę mojego Ojca, a wy mnie znieważacie. Ja natomiast nie szukam własnej chwały, jest szukający i sądzący. Zaprawdę, zaprawdę mówię Wam. Jeśli ktoś zachowa słowo moje, nigdy nie będzie oglądał śmierci. Żydzi wtedy powiedzieli Mu, Teraz poznaliśmy, że masz demona. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz, jeśli ktoś zachowa słowo moje, nigdy nie zakosztuje śmierci. Czy ty jesteś większy od naszego Ojca Abrahama, który umarł? Prorocy pomali, kim ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus: jeżeli ja siebie czynię, to moja cześć jest niczym. Ojciec mój jest czczącym mnie, o którym wy mówicie, że jest waszym Bogiem. Nie znacie go, a ja go znam. Jeślibym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą. Znam go i słowo Jego zachowuję. Abraham, wasz ojciec, się ucieszył, bo zobaczył mój dzień. Zobaczył i się uradował. Żydzi wtedy powiedzieli do niego: Nie masz jeszcze pięćdziesięciu lat i widziałeś Abrahama? Jezus powiedział im: Zaprawdę, zaprawdę, mówię wam przed tym, niż Abraham był. Ja jestem. Wtedy podnieśli kamienie, aby rzucić w niego, lecz Jezus został ukryty. I wyszedł ze świątyni, przechodząc środkiem między nimi, i tak odszedł.